Głęboko współczuję rodzinie zamordowanej, deklaruje pan Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich. Będę śledził przebieg tej sprawy i dbał o respektowanie spraw poszkodowanych do sprawiedliwego procesu. Proszę państwa, chodzi oczywiście o zatrzymanie tego podejrzanego zabójstwo 10-letniej Krystyny. No i rzeczywiście to zatrzymanie odbyło się po pierwsze przed kamerami telewizyjnymi, no to nie zawsze, nie każdy podejrzany doznaje takiego zaszczytu, a po drugie rzeczywiście ta policja strasznie tam tego skuła go w kajdany i to podwójne i potem chwytem obezwładniającym go wyprowadzała. Motywacja była taka, że policja się bała, że on tych policjantów zaatakuje. No, bardzo to mało prawdopodobne, chociaż z drugiej strony, odkąd Grzegorz Braun został skazany za to, że 5 policjantów poturbował sam jeden, to w takim razie widać, że ci policjanci są bardzo przezorni. Ale myślę, że nie to było przyczyną takiej surowości, tylko to, że ministrowi Ziobrze i prokuratorowi generalnemu zarazem potrzebna była taka pokazucha surowości przed wyborami parlamentarnymi, żeby ludzie zobaczyli, jak on tutaj bezceremonialnie postępuje ze zbrodniarzami, że tu żadnej taryfy ulgowej i tak dalej. Pan Ziobro się bardzo nasrożył, co trochę kontrastuje z jego fizjonomią, bo on ma fizjonomię takiego dziecka właściwie. No tu proszę, takie okrucieństwo emanuje tutaj, taka stanowczość, taka bezwzględność. No, pozory mylą się, okazuje. Myślę, że pan Bodnar też zrobił unik, dlatego że powinien wprost powiedzieć, o co mu chodzi, a nie wyplacać jakichś takich dyrdymałów godności człowieka i tak dalej, bo gdyby na przykład ten podejrzany popełnił przestępstwo na tle antysemickim, to ciekaw jestem, czy pan Bodnar by tak się odważył występować w obronie jego godności, czy też by się przyłączył do tych, którzy tam zakuwaliby go w kajdany. Nie ma. Pan Bodnar nie jest po prostu żadnym, uważam na użytek niezawisłego sądu, że pan Bodnar nie jest żadnym rzecznikiem praw obywatelskich. W ogóle taka posada operetkowa to jest dziwny pomysł, dlatego że albo są sądy od bronienia obrony praw obywatelskich i prokuratura, albo to wszystko nie funkcjonuje, a rzecznik w tej sytuacji niczego innego zrobić nie może, tylko napisać podanie, więc tworzenie takiej operetkowej posady i zatrudnianie na tej operetkowej posadzie funkcjonariuszy propagandy jest niecelowe i to jest wyrzucanie pieniędzy. No i ciekaw jestem, pan Bodnar będzie dbał o respektowanie praw poszkodowanych do sprawiedliwego procesu. No, wydaje mi się, że należałoby zacząć, jeśli już, to poważnie potraktować tę deklarację, absolutnie ani przez chwilę jej poważnie nie traktuję, ale gdyby poważnie potraktować tę deklarację, to myślę, że pan Adam Bodnar powinien rozesłać do wszystkich obywateli, w końcu no ma pieniądze, mam nadzieję, że ma pieniądze na to, żeby taką instrukcję rozesłać do wszystkich obywateli. O co chodzi? Konstytucja rzeczywiście gwarantuje każdemu, nawet nie obywatelowi, tylko każdemu, prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu. Otóż pan Bodnar powinien rozesłać do wszystkich obywateli, przynajmniej polskich, instrukcję, żeby zanim jeszcze rozpocznie się przewód sądowy, żeby składali wniosek do sądu o odroczenie rozprawy do czasu dostarczenia udokumentowanej informacji, czy członkowie składu sądzącego nie byli w przeszłości albo nie są obecnie
tajnymi współpracownikami SB, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Wojskowych Służb Informacyjnych, Agencji Wywiadu, Agencji Kontrwywiadu Wojskowego, CBA, CBŚ, no i Policji Skarbowej. O co chodzi? Jeżeli taki sędzia jest tajnym współpracownikiem którejkolwiek z tych formacji, no to żadnym bezstronnym i niezawisłym sądzie mowy być nie może, bo on wykonuje polecenia swojego oficera prowadzącego. I obywatel ma interes prawny, żeby taką informację udokumentowaną, nie ogólnikowo, że tam sędzia przecież nie byłem i tak dalej, nie, to muszą to potwierdzić wszyscy szefowie tych służb. A jeżeli by nie odmówił, no to obywatel ma prawo zażądać wyłączenia sędziego albo całego składu jako podejrzanego o stronniczość. I wydaje mi się, że gdyby pan Bodnar traktował poważnie swoje obowiązki, no to właśnie jak troszczy się o zapewnienie każdemu prawa do sprawiedliwego procesu, to od tego powinien zacząć. Ale gdzie tam, to natychmiast by mu starsi i mądrzejsi pokazali, przypomnieli, skąd mu wyrastają nogi. Więc tylko takie podniosłe, patetyczne deklamacje tu nam wygłasza. No i oczywiście, któż by inny, natychmiast się przyłączyła pani filozofowa Magdalena Środa, która twierdzi, że pan Adam Boda jest nie tylko doskonałym rzecznikiem praw obywatelskich, no doskonałym, dlatego że jest stronniczym politycznie. W związku z tym nic dziwnego, że taka wybitna przedstawicielka salonu tak się nim nasładza. Ale powiadam, gdyby tam ktoś na szkodę pani filozofowej popełnił przestępstwo, to myślę, że pani filozofowa wcale by nie protestowała przeciwko temu, żeby go zakuć w kajdany i wlec jako, jak parszywego, najbardziej parszywego rzezimieszka, bo ten rzezimieszek posiada godność. No posiada godność, to nawet konstytucja stwierdza, że przyrodzona i niezbywalna godność i tak dalej. Ale mimo że każdy posiada godność, to się okazuje, że pewnych, jak jeden człowiek chce powiedzieć coś drugiemu człowiekowi, to musi w coraz częściej spotykanych sytuacjach uzyskać pozwolenie od trzeciego człowieka, a niektórych wypowiedzi to w ogóle nie może wypowiadać, w każdym razie nie może wypowiadać publicznie. No więc cóż człowiekowi po przyrodzonej godności, jeżeli nie może ust otworzyć? No wydaje mi się, że ale nie powinniśmy wymagać zbyt wiele od filozofów, zwłaszcza od pań filozofowych, bo to wszystko jeszcze może w starożytnej Grecji filozofia mogła uchodzić za naukę, bo stanowiła syntezę całej ówczesnej wiedzy, ale po Arystotelesie stało się to już niemożliwe. No i w związku z tym dzisiejsi filozofowie w gruncie rzeczy opowiadają nam o sobie, o swoich rojeniach, swoich sympatiach, antypatiach. To jak mają talent literacki, to nawet czasami może to być interesujące, ale na ogół nie mają, więc nie ma żadnego powodu, żeby to traktować jako naukę. To, bo oni tam sobie tytuły przyznają, doktorów habilitowanych i tak dalej, zżynają jeden z drugiego, rozdziobują takie na coraz to drobniejsze okruszki, różne spostrzeżenia, ale tak jak zauważył pan profesor Wolniewicz, który w końcu też był filozofem, z wykształcenia i nawet wykonywał ten zawód, ale kiedy przeszedł na emeryturę, to już się niczego nie bał. No i powiedział, że filozofia jest całkowicie bezpłodna pod względem idei. Jeżeli jakieś powstają, to poza gronem profesjonalnych filozofów. No i tylko tą bezpłodność ideową maskuje organizacyjną krzątaniną. Rzeczywiście tej krzątaniny to nie brakuje. I tutaj pani filozofowa osobiście chętnie poddałabym wielu przestępców torturom i traktowała jak bestie, ale nie chciałabym żyć w państwie, które kieruje się takimi doraźnymi emocjami, a nie prawem, którego... To przecież można prawo ustanowić takie, że torturować i traktować jak bestie. No, to jest właśnie nędza filozofii. No, naprawdę, coraz głupsi są ci filozofowie. No i
prawem, którego podmiotem jesteśmy my wszyscy, niezależnie od tego, czy jesteśmy tego godni, czy nie. No a kogo, ciekawe, kogo by pani filozofowa chciała poddać torturom, i traktować jak bestie? Myślę, że takich zbrodniarzy, którzy wykroczyli przeciwko salonowi, się tam wystąpili. No to co do tych, to już nie można mieć żadnej taryfy ulgowej i widać wyraźnie, że pani filozofowa ostatkiem siły woli, całą siłę woli musi mobilizować, żeby nie ulżyć swoim emocjom, ale czasami daje upust swoim emocjom, co prawda. Jak to przysłowie ludowe mówi, nie dał Pan Bóg świni rogów, bo by ludzi bodła, więc nie ma takich możliwości. I to jest najlepsza gwarancja praworządności, przynajmniej jak dotychczas. Ale tu jeszcze ogólną uwagę pani filozofowa przedstawiła, ale zbliża się koniec świata naszej cywilizacji. Widać, że nie tylko klimatyczny. No, między innymi za sprawą pani filozofowej się zbliża koniec naszej cywilizacji. Naszej to znaczy jakiej? Ano cywilizacji łacińskiej, która, przypomnę, wspiera się na trzech filarach. Greckim stosunku do prawdy, to znaczy przekonaniem, że prawda istnieje obiektywnie, niezależnie od tego, co ludzie, czy większość na ten temat mniemają, na zasadach prawa rzymskiego i na etyce chrześcijańskiej, która jako podstawie systemu prawnego, o ile pamiętam, to pani filozofowa występowała przeciwko każdemu z tych trzech filarów. Po pierwsze, jako filozofowa tam daje posłuch takim dyrdymałom, że prawda nie istnieje. No, proszę Państwa, jakże prawda nie istnieje? Jeżeli prawda nie istnieje, to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe, że prawda nie istnieje. Ale skoro to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że jakaś prawda istnieje. No widzimy, że tu filozofowie się o własne nogi potykają. No zasad prawa rzymskiego oczywiście pani filozofowa, to jak trzeba, to tu się na nie nawet powołuje, co prawda nie wymieniając ich konkretnie, no a przeciwko etyce chrześcijańskiej jako podstawie systemu prawnego to się wyraźnie, wielokrotnie opowiadała, bo jest zwolenniczką etyki sytuacyjnej, to znaczy takiej, że dobre jest to, co dzisiaj partia uważa za dobre. No to jak partia uważa za dobre, że trzeba tamtego podejrzanego skuwać w kajdany, bo zbliżają się wybory i trzeba pokazuchę zrobić, no to dlaczego mielibyśmy to w imię czego? Mielibyśmy to w imię przyrodzonej godności człowieka? A nie wszyscy mają przyrodzoną godność. No są tacy, którzy jej nie mają. I to właściwie filozofowie tutaj też by byli bezradni. Chyba, że staniemy na nieubłaganym gruncie etyki chrześcijańskiej właśnie, według której człowiek rzeczywiście ma pewne minimum godności, bo jest dzieckiem Bożym. A jak nie jest dzieckiem Bożym, no to dlaczego by go na przykład nie usmażyć i nie zjeść, nie upiec i nie zjeść? No nie ma żadnego argumentu. Pani filozofowa po prostu się zaplątała we własne sidła. No i tutaj stąd mamy takie tu paroksyzmy. Proszę Państwa, jest znakomite pendant do tych patetycznych twierdzeń pana Bodnara i do tych dyrdymał opowiadanych przez panią filozofową Środzinę. Otóż pan Najsztub został uniewinniony przez niezawisły sąd. Przypomnę, o co chodzi. Pan Najsztub, prowadząc samochód, który nie miał aktualnego tam stwierdzenia dopuszczalności do ruchu, nie posiadając prawa jazdy, prowadził samochód i na pasach przejechał jakąś kobietę, która wylądowała w szpitalu, no nie na śmierć ją przejechał, ale ją tam przejechał. No i proces trwał 2 lata. Bo to w październiku 2017 roku wypadek miał miejsce. No i sąd, który rozstrzygał tę sprawę, to warto odnotować, nie ustalił ponad wszelką wątpliwość, z jaką prędkością ta pani weszła na pasy. Sąd uznał, że zachowałem szczególną ostrożność, w związku z tym mnie uniewinniono, mówi Piotr Najsztub w programie Dzień Dobry TVN.
No, rzućmy zasłonę na to, ile niezawisły sąd wziął za to, żeby tutaj się zastanawiać, z jaką prędkością ta poszkodowana, bodajże 77-letnia kobieta weszła na pasy. Wiadomo, takie stare kobiety to wbiegają na pasy jak gazele. Ale drugi powód, nawet gdyby tak niezawisły sąd nie wziął żadnego bakszyszu, to drugi powód jest taki, że pan Najsztub jest Żydem. Jaki niezawisły sąd w Polsce odśmieliłby się go skazać? No to już prędzej tą starą kobietę by skazał, że wbiegła na pasy wtedy, kiedy pan Najsztub jedzie. No to wiadomo, że wtedy trzeba uciekać jak najdalej, zwłaszcza, że nie ma prawa jazdy i samochód nie jest ubezpieczony. Proszę państwa, no to i tu pan Bodnar dudy w miech wsadził i nic. I nic, i pani filozofowa, no ale bo też panu Najsztubowi przysługuje godność w stopniu znacznie wyższym niż komukolwiek innemu. No i tak to wygląda. Proszę państwa, te nieporozumienia osiągają wymiar międzynarodowy. No i mamy tutaj aferę na 14 fajerek w wolnym mieście Gdańsku. W wolnym mieście Gdańsku. Gdańsk coraz bardziej tak sprawia wrażenie, jakby, znaczy władze samorządowe Gdańska sprawiają wrażenie, jakby już tylko czasowo znajdowało się to miasto pod jurysdykcją Rzeczypospolitej Polskiej. Raczej korzystało z takiego bliżej nieokreślonego statusu wolnego miasta. No i pani Dulkiewicz, prezydentowa miasta Gdańska, wdała się w spór z rządem co do Westerplatte. Miasto Gdańsk wniesie należący do niego teren na Westerplatte do planowanego muzeum, ale będzie miało wpływ na wystawę, na sposób upamiętnienia i funkcjonowania przyszłej placówki. Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz tak powiada, którą przekazała taką ofertę z wiceministrem kultury Jarosławem Selinem. Wydaje się, że to może być przełom w sporze gdańskiego samorządu i partii rządzącej o teren pola bitwy na Westerplatte. No widać wyraźnie, że rząd też się lubi przekomarzać w takich sprawach, bo gdyby taki był stanowczy, o tak jak pan minister Ziobro, to co by zrobił? Wszczęłby procedurę wywłaszczeniową w sprawie odnośnie terenu na Westerplatte i wywłaszczyłby gminę Gdańsk z tego. To na tym przykładzie bardzo dokładnie widać, jak niebezpieczny jest postulat Platformy Obywatelskiej, tak zwanej decentralizacji, to znaczy wyposażenie władz samorządowych, zwłaszcza marszałków województwa, w prawo prowadzenia własnej polityki również zagranicznej. No, wychodzi to naprzeciw niemieckim oczekiwaniom na taki scenariusz rozbiorowy w Polsce. No i to, jeżeli to nie jest jeszcze jakąś poszlaką wskazującą na to, że Platforma Obywatelska jest ekspozyturą stronnictwa polityczną, ekspozyturą stronnictwa pruskiego, no to już nie wiem, chyba obrazek jakiś by trzeba było narysować. No i proszę państwa, jeszcze jeden tutaj smaczek wakacyjny. Panienka Inga, imieniem Inga, 13-latka, rozpoczęła w piątek wakacyjny strajk klimatyczny przed siedzibą Sejmu w Warszawie. Dziewczynka chce w ten sposób przekonać polityków do działań ograniczających globalne ocieplenie. No, biedne dziecko jest ofiarą propagandy. Biedne dziecko, to zresztą nie ona jedna, bo taka Szwedka, to teraz już tam niedługo zostanie pierwszym sekretarzem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Chyba mam nadzieję, że jakiś szubrawiec jej ustąpi z tego stanowiska, no bo ona się bezinteresownie troszczy o naszą przyszłość, żebyśmy przynajmniej się nie rozgrzali zbytnio. Tyle tylko, że biedne dzieci, no jak to dzieci, wierzą, że politycy mogą wpływać na klimat. No to w bardzo ograniczonym stopniu mogą wpływać na klimat, jeżeli w ogóle
Nie będę tutaj rozwijał tego tematu, tylko zwrócę Państwu uwagę na jedną rzecz. Otóż kiedy ta panienka imieniem Inga usiadła pod Sejmem pod takim napisem, że tu strajk klimatyczny, wakacyjny prowadzi, to pan premier Mateusz Morawiecki od razu zaczął jej się podlizywać, powiedział, że jest po tej samej stronie. No dobrze by było, gdyby pan Mateusz Morawiecki też proklamował taki wakacyjny strajk klimatyczny, przynajmniej głos by nie robił takich, jakie robi, no i takich niebezpiecznych głupstw czasami. W związku z tym popieram, żeby pan premier Morawiecki wziął udział razem z panną Ingą w strajku wakacyjnym, strajku klimatycznym. Klimatowi od tego się nic nie stanie, globalnemu ociepleniu też, a przynajmniej będziemy mieli na 2 miesiące chwilę wytchnienia. Proszę Państwa, starożytni Rzymianie, którzy każde spostrzeżenie zaraz przekształcali w postać pełnej mądrości sentencji, mawiali, że habent sua fata libelli, więc książki mają swoje losy. No i właśnie na taką książkę chciałbym zwrócić Państwa uwagę. To jest książka Romana Dmowskiego. Wydawnictwo Capital Book wznowiło książkę Romana Dmowskiego Polityka Polska i odbudowanie państwa. Warto zwrócić uwagę na moment, kiedy ta książka się ukazuje. Otóż 28 czerwca przypada 100. rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego, w którym Polska, delegacja polska właśnie w osobach Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego złożyła podpis w imieniu państw, niepodległego państwa polskiego. Warto przypomnieć, bo być może nie wszyscy Państwo znacie, taki incydent, który bardzo miły dla Polski, miał miejsce przy okazji podpisywania Traktatu Wersalskiego. Otóż na skutek roztargnienia francuskiego szefa protokołu, pana Ducasta, Polska została szczególnie uhonorowana podczas tej uroczystości. Scenariusz uroczystości przewidywał bowiem, że kiedy tylko w sali lustrzanej Pałacu Wersalskiego francuski premier Clemenceau, bo Francja była gospodarzem tej konferencji wersalskiej, francuski premier Jerzy Clemenceau zacznie wyczytywać delegacje i zapraszać je do złożenia podpisów pod traktatem wersalskim, pan Ducasta naciśnie guzik dzwonka elektrycznego połączonego z baterią artylerii w parku wersalskim, która rozpocznie salut trwający aż do momentu, kiedy ostatnia delegacja złoży swój podpis. Ale kiedy premier Clemenceau wywołał pierwszą alfabetycznie delegację, pan Ducasta w ogóle zapomniał o całym świecie, zapatrzył się, zasłuchał. No i ceremonii już nie można było przerwać, więc wszystko odbywało się w grobowej ciszy. Aż wreszcie kolejne delegacje podchodziły, składały podpisy, a tu cisza, żadnego salutu nie ma. Wreszcie premier Clemenceau zawołał La Polonii. I kiedy Ignacy Paderewski i Roman Dmowski zbliżyli się do stołu prezydialnego, żeby złożyć w imieniu Polski swoje podpisy, pan Ducasta przypomniał sobie o dzwonku elektrycznym, nacisnął guzik i bateria rozpoczęła salut dopiero przy Polsce. Także dzięki roztargnieniu tego szefa protokołu Polska została szczególnie uhonorowana. Proszę Państwa, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej, a właściwie dwóch rzeczach. Otóż w okresie konferencji wersalskiej, bo trochę wcześniej, w pamiętnikach Hipolita Korwin-Mileskiego jest taka wzmianka. Ten Hipolit Korwin-Mileski napisał takie wspomnienia, 70 lat wspomnień. No i tam w pewnym momencie wspomina o śniadaniu, w którym brał udział u hrabiego Ostrowskiego. Orłowskiego, przepraszam, bo hrabia Ostrowski to była inna postać, u hrabiego Orłowskiego w Paryżu, w którym uczestniczył Rothschild. No i Rothschild rozmawiał z gospodarzem i powiada jemu tak: panie hrabio, panuje takie przekonanie, że wszyscy Żydzi mają ten sam pogląd na wszystkie sprawy. Powiada, to nieprawda. Na przykład pan Trocki i ja mamy całkowicie odmienne spojrzenia na gospodarkę, ale, powiada, jest pewna rzecz,
wokół której cały Izrael, on używa tego sformułowania, cały Izrael na określenie diaspory żydowskiej, bo wtedy przecież jeszcze Izraela nie było, wobec której cały Izrael zajmuje identyczne stanowisko. Tą sprawą jest honor Izraela. I powiada, dopóki ten pan, mając na myśli właśnie Romana Dmowskiego, ale nie wymienia go z nazwiska, tylko powiada, dopóki ten pan będzie w składzie polskiej delegacji na konferencję pokojową w Wersalu, to my to traktujemy jako policzek wymierzony w Izrael. I powiada, my znamy wasze cele i wy nas spotkacie na drodze do każdego waszego celu. Wy nas spotkacie na drodze do Wilna. Wy nas spotkacie na drodze do Lwowa. Wy nas spotkacie na drodze do Gdańska. Wy nas spotkacie na drodze do Śląska Pruskiego, czyli Górnego Śląska, i do Śląska Cieszyńskiego. I powiada Rothschild, chciałbym, żeby pan hrabia to wiedział i żeby pan hrabia przekazał to, komu trzeba. Widać wyraźnie z tego, że już wtedy cały Izrael uznawał wprawdzie niepodległość państwa polskiego, ale pod pewnymi warunkami, takimi, jakie on Polsce podyktuje. W ogóle nie był specjalnie uradowany perspektywą polskiej niepodległości. A trzeba powiedzieć, że bardzo duże zasługi dla uratowania tej polskiej niepodległości, która dopiero raczkowała, położył właśnie nie kto inny, tylko Roman Dmowski. Jaka była sytuacja? Otóż 11 listopada 1918 roku nastąpiło zawieszenie broni. No i w związku z tym Niemcy, które przegrały wojnę na Zachodzie, ale na Wschodzie nie przegrały, tylko zajmowały ogromny obszar wschodniej Europy, wojsko niemieckie, to wojsko chciało w związku z tym wrócić do domu. Ale w ślad za wycofującym się wojskiem niemieckim, jak cienie podążali bolszewicy. Gdyby wojsko niemieckie się wycofało, to oczywiście Polska byłaby bezbronna wobec bolszewików. I Roman Dmowski uprosił aliantów, żeby wydali postanowienie, że wojsko niemieckie nie może się ze wschodnich rubieży wycofać bez zezwolenia aliantów. Dopiero na ich rozkaz może się wycofać. I w ten sposób za osłoną tego niemieckiego kordonu, który na skutek prośby Romana Dmowskiego pozostał na swoim miejscu, Polska mogła się zorganizować na tyle, żeby w 1920 roku stawić czoła bolszewickiej nawale i nawet tę wojnę wygrać. Także warto sięgnąć jeszcze raz do książki Romana Dmowskiego, tym bardziej, że wiele tez w niej zawartych zachowuje aktualność do dnia dzisiejszego. No i proszę Państwa, ta książka jest dwutomowa, także nie tylko na pierwszym tomie trzeba poprzestać, ale i na drugim, bo nie wiadomo, który jest bardziej interesujący.